Dzień dobry, witam Państwa na kolejnym naszym webinarium organizowanym przez Inicjatywę Firm Rodzinnych. Nazywam się Dawid Reimer, jestem radcą prawnym, wiceprezesem naszego stowarzyszenia oraz sukcesorem i partnerem w Kancelarii Finansowej Lex. Jest mi bardzo miło dzisiaj przywitać panią mecenas Darię Leszczyk z Kancelarii GWLO, która opowie nam o temacie bardzo ważnym, a szczególnie ważnym w dobie pandemii zmieniającego się świata, to znaczy czy, a jeżeli tak, to w jaki sposób forma prawna wpływa na bezpieczeństwo prowadzonego przez nas biznesu, w jaki sposób dokonać wyboru tej formy prawnej, czym się kierować, jakie są dostępne opcje i możliwości oraz z czym ten wybór się wiąże. Zrobimy to nasze spotkanie w formule tak jak zazwyczaj, to znaczy będzie część prezentacyjna, w której pani mecenas nam przedstawi to, co ma przygotowane na ten temat. Możecie Państwo z prawej strony na dole komentować na bieżąco na czacie, stawiać pytania, widzimy to na bieżąco, co Państwo piszecie. Na końcu zrobimy sobie taką sesję pytań i odpowiedzi, mniej więcej 15 minut. Spotkanie mamy zaplanowane do godziny 12:30, więc półtorej godziny, to czwartkowe przedpołudnie, mamy okazję porozmawiać. Teraz już oddaję głos Pani mecenas. Zapraszam. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Nazywam się Daria Leszczyk, jestem adwokatem w Kancelarii Grabowski i Wspólnicy. Nasza kancelaria nie jest firmą rodzinną, co prawda, ale jesteśmy bardzo blisko firm rodzinnych i od wielu lat nasza działalność skupia się na doradztwie na rzecz firm rodzinnych, w szczególności na rzecz planowania i wdrażania procesów sukcesyjnych w firmach rodzinnych. Natomiast oczywiście kwestie związane z obsługą biznesu to też jest bardzo ważna gałąź naszej działalności. Stąd też ten dzisiejszy temat. Zauważyliśmy ostatnio wzmożone zainteresowanie wśród naszych klientów, czy też potencjalnych klientów możliwościami w zakresie zmiany formy prawnej. Spowodowane jest to kilkoma okolicznościami. Nie będę ukrywać, że jedną z nich z pewnością są zmiany podatkowe, które zostały wdrożone w ostatnich miesiącach, ale też wielu przedsiębiorców zaczyna bardziej coraz bardziej zastanawiać się nad tym, w jaki sposób prowadzona przez nich dzisiaj forma prawna wpływa na bezpieczeństwo nie tylko ich biznesu, ale także ich majątku prywatnego. Stąd pomysł na dzisiejsze webinarium. Myślę, że możemy zaczynać. Tak jak powiedział pan mecenas, zachęcamy Państwa do bieżącego komentowania i zadawania pytań na czacie. Formułę tego spotkania mamy przyjętą taką, że na te pytania wszystkie będziemy odpowiadać zbiorczo po moim zakończonym wystąpieniu. Także ja będę mówiła godzinę z lekkim hakiem, godzinę 15, tak żebyśmy potem mieli jeszcze co najmniej ten kwadrans na sesję Q&A. Więc jeszcze raz zachęcam do bieżącego komentowania i zadawania pytań. Oczywiście z uwagi na ograniczony czas mojego dzisiejszego wystąpienia wiele zagadnień będzie przeze mnie przybliżanych tylko hasłowo. Gdyby mieli Państwo potrzebę i ochotę, żeby o czymś porozmawiać bardziej szczegółowo, dogłębnie jakiś temat przeanalizować, go poznać, to zachęcamy też do kontaktu po zakończonym webinarium. Tak jak już wspomniałam na wstępie, chciałabym, abyśmy dzisiaj porozmawiali sobie o tym, jak forma prawna wpływa na bezpieczeństwo naszego biznesu. Na ten temat składa się wiele składowych, między innymi kwestia identyfikacji ryzyk przy prowadzeniu biznesu, zasady odpowiedzialności przy poszczególnych formach prawnych za długi i zobowiązania naszej firmy. Zarówno zasady odpowiedzialności w razie prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej, jak i też w razie prowadzenia spółki, czy to spółki osobowej, czy też spółki kapitałowej, tak jak spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, czy spółka akcyjna. Tutaj oczywiście też bardzo istotnym zagadnieniem jest odpowiedzialność członków zarządu. I to będzie pierwsza część mojej wypowiedzi. W drugiej części chciałabym Państwu krótko opowiedzieć o tym,
jakie są możliwości zwiększania bezpieczeństwa firmy i osób zaangażowanych w tworzenie tej firmy, ze szczególnym uwzględnieniem możliwości zmiany formy prawnej. I czyli tutaj opowiemy sobie, jakie są możliwości zmiany tej formy prawnej, czyli jakie są sposoby zmiany formy prawnej i z czym to się wiąże, jakie skutki wywołuje dany sposób na zmianę formy prawnej. Natomiast na wstępie chciałabym, abyśmy krótko w kilku zdaniach powiedzieli sobie o ryzykach związanych z prowadzeniem biznesu, bo myślę, że to jest kluczowe przy budowaniu bezpiecznej firmy, czyli identyfikacja ryzyk, które mogą się wiązać z prowadzoną działalnością. Ja tutaj starałam się te ryzyka pogrupować na takie podgrupy, natomiast oczywiście jasne jest, że te ryzyka wzajemnie na siebie wpływają i dane ryzyko finansowe stanowi też jednocześnie ryzyko operacyjne, czy ryzyko niewypłacalności. Ryzyko pracownicze też oczywiście wpływa na działalność operacyjną, wpływa na wypłacalność firmy, na jej kondycję finansową. Także te ryzyka się wzajemnie przenikają. Chwilę sobie opowiemy o tym, z jakimi ryzykami takimi podstawowymi powinniśmy się przy prowadzeniu działalności liczyć. Oczywiście każdy przedsiębiorca, który prowadzi działalność gospodarczą, musi liczyć się z czyhającymi na niego niebezpieczeństwami. Ryzyko związane z prowadzeniem własnej firmy jest swoistym elementem gry rynkowej, natomiast ważne jest, żeby umieć te ryzyka zidentyfikować i odpowiednio nad nimi panować. I to, o czym powiemy sobie później, też dywersyfikować odpowiednio te ryzyka. Natomiast nie ulega wątpliwości, że każdy odpowiedzialny przedsiębiorca, czy nawet osoba, która dopiero planuje rozpoczęcie działalności gospodarczej i zastanawia się, jaką formę tej działalności wybrać, powinna podejmować działania, które obniżą stopień danego ryzyka, a tym samym zwiększą szansę na osiągnięcie sukcesu biznesowego. To tak słowem wstępu. Często jak rozmawiam ze swoimi klientami i na temat właśnie możliwości zwiększenia bezpieczeństwa ich firmy, często widzę, że oni nie do końca zdają sobie sprawę z ryzyk, które obciążają im biznes, ich biznes. Wydaje im się, że tak naprawdę prowadzą dosyć bezpieczną gałąź biznesu i nic złego się tu nie może stać. Oczywiście to działania, które podejmujemy, są w takich przypadkach są działaniami na złe czasy. Ja zawsze powtarzam, że miejmy nadzieję, że nigdy nie będziemy musieli z tego skorzystać i nigdy nie będzie potrzeby, żeby tak naprawdę poszczególne mechanizmy wdrażać w życie i stosować poszczególne zasady odpowiedzialności. Natomiast warto jest już dzisiaj zabezpieczać się przed tym, żeby niepowodzenia w firmie jak najmniej obciążały osoby, które tam ten biznes tworzą, bo o tym dzisiaj będziemy mówić. Więc z jednej strony mamy oczywiście kluczowe, znaczy takie główne ryzyko związane z działalnością gospodarczą, czyli ryzyko operacyjne. To, jakie to dokładnie może być ryzyko, w dużej mierze uzależnione jest od charakteru danego biznesu, od branży, w której działamy, ale to może być bardzo wiele rzeczy, takich jak wady produktów lub usług, opóźnienia w dostawach, czyli coś, co jest związane bezpośrednio z naszą działalnością operacyjną, a później może wpływać na firmę, czyli te wady produktów mogą wpływać bezpośrednio na utratę płynności finansowej, ponieważ z uwagi na określone kary, które będziemy musieli zapłacić, czy za brak zapłaty od kontrahenta, nasza płynność finansowa ulegnie zmniejszeniu lub jakby całkowicie też utracie. Więc to, co z kolei będzie wpływało na niewypłacalność firmy. I jakby tych łańcuchów związanych z ryzykami jest bardzo dużo, ja nie będę tego tutaj dokładnie omawiać, bo myślę, że tak jak powiedziałam, to są bardzo indywidualne kwestie związane
bardzo mocno z konkretnym biznesem. Zaznaczę tylko takie główne obszary, na które trzeba zwracać uwagę i które jakby gdzieś tam należy sobie identyfikować w firmie. Poza oczywiście zidentyfikowaniem tych ryzyk operacyjnych, czyli zidentyfikowaniem tego, co w naszej firmie może stanowić no, słabą stronę, czasem nie do końca słabą, ale co może pójść nie tak przy prowadzeniu biznesu, przy dostarczaniu towarów lub usług, które nasza firma oferuje. No więc to jest rzecz kluczowa, świadomość tego, co może się nie udać, co może nie wyjść i jaki wpływ może mieć to na firmę. Kolejnym taką grupą ryzyk, która może bardzo mocno obciążać firmę, z której też nie do końca sobie zdajemy sprawę, jeżeli nie mieliśmy dotychczas takich problemów, to są ryzyka pracownicze. Więc wszelkie kwestie związane z wypadkami przy pracy, z odejściem kluczowych pracowników i tym, jaki to będzie miało wpływ na firmę, na przykład na relacje z kontrahentami. Dzisiaj szczególnie istotne w dobie pandemii ryzyko, jakby potrzeba zwolnień pracowników i związane z tym ryzyko zapłaty odpraw. Więc to podobnie jak ryzyka operacyjne, mimo że jakby mieści się w swojej określonej kategorii, bardzo mocno może wpływać na całą firmę, na jej przyszłość, wypłacalność i na sukces, który firma powinna odnieść. Ważne jest też, żeby kontrolować nasze otoczenie prawne i otoczenie podatkowe. Dzisiaj ten nasz system prawno-podatkowy jest bardzo dynamiczny. Jest wiele zmian, które niezauważalne z perspektywy 90% przedsiębiorców mogą mieć bardzo kluczowy wpływ na dany sektor biznesu. Ważne jest, żeby mieć tego świadomość i być może, jeżeli jest na to szansa w porę zareagować, coś zmienić, aby nie dosięgnęło nam aż tak mocno, nie odczuć skutków wprowadzonych zmian, czy to prawnych, czy podatkowych. I kolejną jeszcze taką istotną rzeczą, o której należy pamiętać i jakby mieć to z tyłu głowy, to są nie tylko nasze ryzyka biznesowe, ale też ryzyka osobowe związane z osobami, które firmę tworzą. Jesteśmy dzisiaj w gronie firm rodzinnych, więc jest to szczególnie istotne, bo tutaj oczywiście poza kwestią związaną z jakimiś konfliktami rodzinnymi, kwestią związaną z rozwodami i ewentualnym ryzykiem wejścia do firmy osób niepożądanych, osób spoza rodziny, też bardzo istotną kwestią jest zachowanie oczywiście ciągłości firmy i ryzyko tak zwanej niekontrolowanej sukcesji, czyli umiejętność, tutaj w grę wchodzi nasza umiejętność przewidywania przyszłości i porę reagowania, wdrażania odpowiednich mechanizmów na poziomie korporacyjnym, na poziomie dokumentów bardziej prywatnych, które spółkę przed tymi konsekwencjami związanymi z ryzykami osobistymi zabezpieczą. Więc to był tylko taki wstęp, chciałam Państwu uświadomić na to, z czym wiąże się prowadzenie biznesu i że nawet jeżeli wydaje nam się czasem, że nasz biznes jest nieryzykowny i nie generuje potencjalnych ryzyk, też po stronie osób, które ten biznes tworzą, to warto jakby cały czas te ryzyka analizować, robić sobie takie mini audyty w firmie, w otoczeniu też rodzinnym wokół firmy, aby stale na bieżąco móc reagować na to, co może się złego przydarzyć. Wiem, pewnie ci z Państwa, którzy korzystają z doradztwa, z takiego bieżącego doradztwa prawników, często słyszą to zdanie, bo jest to chyba ulubione zdanie prawników, że jesteśmy od tego, żeby zapobiegać pożarom, a nie je gasić. Ja się z tego śmieję, bo jest to taki utarty slogan prawniczy, natomiast jest on akurat w tej sytuacji, w tym przypadku i w tym temacie, o którym dzisiaj rozmawiamy, jest on niesamowicie trafny.
I to jakby to powinno być podsumowanie tego, o czym chciałam powiedzieć na początku. Natomiast teraz chciałam przejść do meritum mojej dzisiejszej wypowiedzi, czyli chciałabym, żebyśmy chwilę porozmawiali sobie o tym, z czym wiąże się prowadzenie danej formy prawnej. Oczywiście nie mamy czasu na to, żeby szczegółowo omawiać wszystkie dostępne formy prawne, które mamy do wyboru w naszym systemie prawnym. Niemniej jakby skupię się na takich głównych formach prawnych, które wybierają przedsiębiorcy, w szczególności przedsiębiorcy rodzinni. Będzie to jednoosobowa działalność gospodarcza, spółka jawna, spółka komandytowa oraz spółki kapitałowe. Kolejno omówię tutaj zasady odpowiedzialności osób zaangażowanych w tworzenie firm działających w danych formach prawnych, aby potem płynnie przejść do tego, jaką formę prawną wybrać, jakie mamy możliwości w zakresie zmiany formy prawnej odnośnie biznesu, który już prowadzimy dzisiaj. Zaczynając od jednoosobowej działalności gospodarczej, coś co wydaje się nieprawdopodobne, ale tak jest, że jednak dzisiaj większość firm, w szczególności firm rodzinnych, tworzona jest, znaczy działa w formie jednoosobowych działalności gospodarczych. Ja znam ze swojego otoczenia tutaj biznesowego, czyli z grona swoich klientów, wiele firm, powiedziałabym ogromnych, o milionowych czy wręcz miliardowych obrotach, zatrudniających kilkuset pracowników, które nadal działają w formie jednoosobowych działalności gospodarczej i tylko jakby takie stałe, bieżące edukowanie właścicieli tych firm, uwrażliwianie ich na pewne kwestie powoli pozwala nam zmieniać ten sposób myślenia i zachęcać przedsiębiorców do zmiany tej formy prawnej. Jednoosobowa działalność gospodarcza jest oczywiście formą prawną bardzo wygodną, bardzo prostą i jest łatwa w utworzeniu, koszty utrzymania są niewielkie. Sama z uwagi na rozmiar swojego biznesu i też jego specyfikę prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą. Natomiast jeżeli mamy już firmę bardzo, bardzo mocno rozwiniętą, myślę, że warto wtedy myśleć o zmianie tej formy prawnej. Ale przechodząc do meritum. Jak odpowiada przedsiębiorca jednoosobowy? Przedsiębiorca jednoosobowy, czyli osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą, za długi swojego przedsiębiorstwa, za długi swojego biznesu odpowiada całym swoim majątkiem osobiście. Czyli bez względu na to, czy dane zobowiązanie wynikło tak naprawdę z działalności biznesowej, nie wpływa to w żaden sposób na to, żeby jego wierzyciel nie mógł się egzekwować z jego majątku osobistego, czyli na przykład z jego mieszkania, samochodu, dzieł sztuki, które ma. Mimo że nie są to składniki przedsiębiorstwa, każdy wierzyciel, który jest wierzycielem jednoosobowej działalności gospodarczej, może egzekwować swój dług także z majątku osobistego. I to jest, myślę, najważniejsza cecha tej odpowiedzialności przedsiębiorcy jednoosobowego. Istotne jest również to, że w przypadku przedsiębiorcy jednoosobowego nie ma rozgraniczenia na majątek prywatny i na majątek firmowy, i to działa w dwie strony, bo tutaj nasze prywatne długi, czyli na przykład długi związane z tym, że zaciągnęliśmy kredyt na zakup prywatnego mieszkania albo kredyt na zakup prywatnego samochodu, obciąża też majątek firmy, czyli jeżeli nie będziemy tego kredytu z jakichś powodów osobistych, przejściowych, na przykład trudności finansowych, spłacać i na bieżąco i terminowo realizować spłat rat kredytu, to bank czy każdy inny wierzyciel nasz osobisty może się w tym przypadku może też w tym przypadku dochodzić swoich należności z majątku firmowego. To jest bardzo istotne i tak jak powiedziałam, działa to w dwie strony i istotna jest świadomość tego.
Przy prowadzeniu biznesu istotne jest również to, jaki wpływ na odpowiedzialność z tytułu długów tego biznesu ma fakt zawarcia przez nas małżeństwa i pozostawania przez nas z naszym małżonkiem w ustroju wspólności ustawowej małżeńskiej, czyli w takim klasycznym ustroju majątkowym, który nie jest po prostu zmodyfikowany umowami małżeńskimi, nazywanymi potocznie intercyzami. W przypadku zawarcia małżeństwa, czyli w razie, gdyby jeżeli przedsiębiorca pozostaje w związku małżeńskim, w którym obowiązuje ustrój wspólności ustawowej małżeńskiej, nie będę tego powtarzać za każdym razem, bo po prostu przyjmuję, że jest to standard, może to być zmodyfikowane, ale z reguły nie jest. Przedsiębiorstwo stanowi składnik majątku wspólnego, czyli tak naprawdę nasza firma, nasz biznes, z czego nie do końca też zdają sobie sprawę przedsiębiorcy, to jest wspólny składnik majątkowy przedsiębiorcy, jego małżonka. Małżonkowi przysługuje połowa, jakby prawo do połowy tego biznesu. To z kolei też wpływa na to, że w razie niewypłacalności, czy w razie gdyby jakichś problemów finansowych w tym przedsiębiorstwie, w razie problemów finansowych w tym przedsiębiorstwie, nasz wierzyciel może egzekwować się też z majątku wspólnego naszego i naszego małżonka. Oczywiście to jest pod pewnymi warunkami. Tutaj w grę wchodzą dwie sytuacje. Chciałabym, żebyście Państwo zwrócili na to uwagę i pamiętali o tym nie tylko z perspektywy prowadzenia własnych biznesów, czyli tego, jak Wy odpowiadacie za długi swojego przedsiębiorstwa, ale także z perspektywy podpisywania umów z kontrahentami, bo to, czym powiem, jest teraz jest bardzo istotne. Jeżeli przedsiębiorca jednoosobowy na przykład podpisuje dużą umowę ze swoim kontrahentem, to w jaki sposób ewentualne niepowodzenia związane z tą umową będą obciążać majątek wspólny, uzależnione jest od tego, czy małżonek przedsiębiorcy wyraził zgodę na zawarcie tej umowy. Jakby słowem wstępu, kodeks rodzinny w artykule 37 zawiera katalog spraw, do których zawarcia potrzebna jest zgoda małżonka. To są to sprawy kluczowe, takie jak zbycie i nabycie nieruchomości, właśnie też zbycie i nabycie przedsiębiorstwa, czyli rzeczy bardzo kluczowe. Nie ma tam natomiast takich bieżących spraw związanych z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa. Co to oznacza? Oznacza to, że jeżeli nie będziemy mieli zgody małżonka na zawarcie na przykład danej umowy, to nie będzie to powodowało automatycznej nieważności tej umowy. Natomiast wpływać to będzie na możliwość egzekwowania się, przyszłej egzekucji długów związanych z tym zobowiązaniem, czyli z tą umową. Jeżeli nasz małżonek wyraził zgodę na zaciągnięcie danego zobowiązania, to nasz kontrahent może dochodzić swoich należności z całego majątku wspólnego. Czyli z majątku firmowego, który jest majątkiem wspólnym, ale też z całego naszego majątku prywatnego wspólnego, takiego jak mieszkania, samochody, dzieła sztuki, gotówka, wszystko, co posiadamy osobiście wspólnie ze swoim małżonkiem. Natomiast jeżeli takiej zgody przedsiębiorca nie uzyskał przed zaciągnięciem zobowiązania, to możliwość dochodzenia należności ograniczona jest tylko do majątku firmowego wchodzącego w skład tego majątku wspólnego, no i oczywiście majątku osobistego przedsiębiorcy, jeżeli takowy posiada. To jest bardzo istotna różnica. Dlaczego tak to podkreślam? No bo kto ma dbać o to, żeby zgoda małżonka na zaciągnięcie zobowiązania była? Oczywiście nie przedsiębiorca, bo to nie leży w jego interesie, ale kontrahent, z którym podpisywana jest umowa. Dlatego
Zwracam na to Państwu uwagę, że jeżeli Państwo są po tej drugiej stronie, czyli po stronie kontrahenta, żeby ewentualnie zastanawiać się, czy w danym przypadku nie warto poprosić o zgodę małżonka, bo to będzie realnie wpływało na Państwa możliwości egzekucyjne w przyszłości. Jeżeli wiemy, że duża część majątku danego przedsiębiorcy skupiona jest poza biznesem, czyli poza firmą, warto wówczas dbać o to, żeby taka zgoda została udzielona i to może też stanowić jakiś element procesu negocjacyjnego, czyli negocjowanie, czy nasz kontrahent nam taką zgodę udzieli. Dodam tutaj tylko tak dla wyjaśnienia, że żeby była możliwość prowadzenia egzekucji z majątku wspólnego w razie, wtedy kiedy jeżeli mamy zgodę małżonka na zaciągnięcie zobowiązania przez przedsiębiorcę, no to kontrahent musi uzyskać klauzulę wykonalności także przeciwko małżonkowi. Tylko tutaj podkreślam, niezbędnym elementem jest posiadanie tej zgody. Jeżeli chodzi o formę na udzielenie zgody małżonka, to zgoda taka powinna być w formie udzielonej właściwej dla danej czynności prawnej. Czyli na przykład, jeżeli podpisujemy umowę w formie pisemnej, to zgoda również powinna być udzielona w formie pisemnej. Natomiast jeżeli umowa z jakiegoś powodu jest podpisywana w formie wyższej, na przykład w formie pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi, czy w formie aktu notarialnego, to w takiej samej formie powinna być udzielona zgoda małżonka. Będąc przy przedsiębiorstwach jednoosobowych i jakby korzystając też, znaczy korzystając, no jakby mając świadomość tego, że jesteśmy w gronie firm rodzinnych, to tu chciałabym też powiedzieć Państwu chwilę o tym, jakie ryzyko związane z jednoosobową działalnością gospodarczą, jakim ryzykiem jest te kwestie związane z sukcesją. Pewnie większość z Państwa już to wie, bo jest to temat teraz bardzo popularny, ale myślę, że warto sobie to przypomnieć i podkreślić. Z czym wiąże się śmierć przedsiębiorcy jednoosobowego? Co jest bardzo istotne, w razie śmierci przedsiębiorcy jednoosobowego nie mamy dziedziczenia firmy, czyli spadkobiercy tego przedsiębiorcy dziedziczą jedynie pojedyncze składniki majątkowe, czyli wchodzące w skład przedsiębiorstwa, na przykład nieruchomości, maszyny, długi też, które są z tym przedsiębiorstwem związane, czyli każdy pojedynczy składnik majątkowy, natomiast nie dziedziczy przedsiębiorstwa jako zespołu składników niematerialnych i materialnych, które mogą prowadzić działalność gospodarczą. To jest niezwykle istotne, no bo z czym to się w konsekwencji wiąże? No wiąże się między innymi z wykreśnięciem umów o pracę, z obowiązkiem zapłaty odpraw. Ten obowiązek będzie spoczywał na naszych spadkobiercach, no bo to oni będą zobowiązani do tego, żeby długi przedsiębiorstwa spełnić. Umowy kredytowe z reguły mogą zostać wypowiedziane ze skutkiem natychmiastowym. Umowy leasingowe, co oczywiście też będzie miało określone konsekwencje finansowe. Śmierć przedsiębiorcy, umowy o dotacje czy dofinansowania są z reguły skonstruowane tak, że śmierć przedsiębiorcy też powoduje jakby automatyczne wykreśnięcie umowy i związane z tym obowiązek rozliczenia dotacji, czyli zwrotu dotacji w tym zakresie, w jakim ona nie została odpowiednio, znaczy wykorzystana zgodnie z umową. No i oczywiście kwestie kluczowe przy prowadzeniu działalności, która jest regulowana, czyli wykaśnięcie licencji, koncesji, wszelkich zezwoleń pozwalających przedsiębiorstwu jakby normalnie pracować i działać. Kilka lat temu nasz ustawodawca starał się znaleźć rozwiązanie na ten problem, ponieważ no, jest to problem, który jest sygnalizowany już od wielu lat. I no, Państwo jako tutaj grono firm rodzinnych pewnie doskonale sobie z tego zdają sprawę. No jakby efektem było wprowadzenie do polskiego porządku prawnego ustawy o zarządzie sukcesyjnym, która miała być jakby tym gwarantem zachowania ciągłości przedsiębiorstwa. Czy tak jest? No ja bym oczywiście polemizowała, ale myślę, że jest to rozmowa na inny temat, na inną rozmowę, na inne spotkanie.
Chcę tylko podkreślić, że ta ustawa jakkolwiek jest, była bardzo potrzebna, jest ustawą bardzo jakby potrzebną w tym procesie sukcesji, no to ona faktycznie daje czas przedsiębiorcom, spadkobiercom zmarłego przedsiębiorcy na uregulowanie tych spraw spadkowych, natomiast no, nie rozwiązuje problemu, o którym powiedziałam powyżej. Dlatego ja nadal uważam, że jednoosobowa działalność gospodarcza nie jest optymalną formą prawną w przypadku prowadzenia w przypadku jakby chęci przekazania naszej firmy kolejnemu pokoleniu. Przepraszam, tak chwilę się zamyśliłam, bo też patrzę sobie na bieżąco na pytania na czacie, więc to, o czym będziemy mówić w dalszej kolejności, czyli potrzeba zmiany formy prawnej, myślę, że może być bardzo istotne w przypadku jednoosobowych firm rodzinnych, jeżeli tę kategorię możemy wyróżnić. Ale o tym powiemy sobie za chwilę. Zanim zaczniemy sobie omawiać te możliwości zmiany formy prawnej, chciałabym, abyśmy też omówili sobie zasady odpowiedzialności w poszczególnych spółkach handlowych. Poza jednoosobową działalnością gospodarczą nadal jedną z najpopularniejszych form prowadzenia działalności jest spółka jawna. Tutaj motywacja jest podobna jak w przypadku jednoosobowych działalności gospodarczych, czyli stosunkowo proste mechanizmy tworzenia, niższe aniżeli w innych typach spółek koszty utrzymania, brak konieczności między innymi prowadzenia takiej pełnej księgowości w określonych przypadkach. To są elementy, które sprawiają, że wielu przedsiębiorców, rozpoczynając swoją przygodę w biznesie, decyduje się na utworzenie spółki jawnej. Tylko potem biznes rośnie, jakby jego charakter i rozmiar już w zupełności nie mieści się w tych ramach spółki jawnej, a przedsiębiorcy jakby kierowani przyzwyczajeniem nadal w formie tej spółki jawnej działają. Jakie są zasady odpowiedzialności wspólników spółki jawnej? Podobne jak w przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej, ale nie identyczne. Zaraz powiemy sobie o różnicy. Zasadą jest oczywiście to, że wspólnik spółki jawnej odpowiada za zobowiązania swojej spółki bez ograniczenia całym swoim majątkiem i solidarnie z pozostałymi wspólnikami. Czyli każdy wspólnik spółki jawnej odpowiada za zobowiązania tej spółki. Istotna różnica między jednoosobową działalnością gospodarczą a spółką jawną jest taka, że aby wierzyciel mógł wyegzekwować spełnienie, wykonanie danego świadczenia przez tego wspólnika spółki jawnej, musi wcześniej spróbować wyegzekwować się z majątku spółki. I dopiero jeżeli egzekucja z majątku spółki okaże się bezskuteczna, czyli spółka nie będzie miała środków, aby zaspokoić danego wierzyciela, danego kontrahenta, to może on próbować zaspokoić się z majątku wspólnika. Nasi wierzyciele, kontrahenci nie mają żadnych tutaj wymogów, jakby nie stoją przed nimi żadne wymogi co do tego, z majątku którego wspólnika mogą się egzekwować. Oni sobie mogą dowolnie wybierać, od którego wspólnika będą dochodzić swojego roszczenia i to później dopiero pomiędzy wspólnikami powinno dojść do odpowiednich rozliczeń, to jest ta odpowiedzialność solidarna. Jeżeli jest czterech wspólników, to nie oznacza to, że wierzyciel zobowiązany jest od każdego z tych wspólników dochodzić 25% swojego świadczenia, tylko może całe świadczenie wyegzekwować od jednego wspólnika i jakby jego, to jest tylko w jego gestii. Natomiast to już wspólnicy muszą później sobie ustalić zasady rozliczeń między sobą. Jeżeli chodzi o tą subsydiarność odpowiedzialności, czyli to, że najpierw egzekucja z majątku spółki musi okazać się bezskuteczna, to warto tutaj podkreślić, że to jednak nie stoi na przeszkodzie, aby już wcześniej, czyli wierzyciel nasz uzyskał tytuł
wniósł powództwo przeciwko danemu wspólnikowi. Powództwo może być wniesione już na wstępnym etapie dochodzenia roszczenia, tylko później sama egzekucja tego długu, który zostanie zasądzony, jest uzależniona od uprzedniej skuteczności egzekucji wobec spółki. Tutaj podobnie jak w przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej, bardzo istotna jest kwestia pozostawania danego wspólnika w związku małżeńskim. Egzekucja przeciwko wspólnikowi może obejmować także jego majątek wspólny, czyli dochodząc roszczeń od danej osoby fizycznej, która jest wspólnikiem w spółce jawnej, możemy zaspokajać się z jego majątku wspólnego. Ale podobnie jak w przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej, jest to uzależnione od uprzedniego wyrażenia zgody przez małżonka tego wspólnika na zaciągnięcie zobowiązań. I tutaj pojawia się mała wątpliwość, na co ten małżonek ma udzielać zgody. Bo wiele osób zastanawia się, czy zgoda małżonka ma dotyczyć tylko faktu przystąpienia tego wspólnika do spółki jawnej, czy też faktu zawierania później przez spółkę jawną wszystkich umów związanych z jej bieżącą działalnością gospodarczą. Wydaje się i za takim stanowiskiem opowiada się doktryna prawa handlowego, że zgoda małżonka wspólnika powinna być udzielona na etapie jakby przystępowania przez tego wspólnika do spółki jawnej. Czyli już sam fakt udzielenia zgody na przystąpienie naszego małżonka do spółki jawnej powoduje, że działania tej spółki mogą obciążać nasz majątek wspólny, nasz prywatny majątek wspólny. Kwestia ta jest jednak wątpliwa i nie jest ona wprost uregulowana w przepisach, dlatego zwracam Państwa uwagę, że te linie takie interpretacyjne i też linie orzecznicze mogą się zmieniać na przestrzeni lat. Dlatego jeżeli zawierają Państwo umowę ze spółką jawną i są to kontrakty o bardzo dużym znaczeniu, i też kontrakty, które mogą generować określone ryzyka dla Państwa, czyli widzą Państwo określone ryzyko, że będą musieli dochodzić od wspólników tych spółek swoich należności, to warto tutaj też dla pewności spróbować uzyskać zgodę małżonków tych wspólników, bo to z pewnością Państwu w przyszłości może nie tyle co ułatwi, ale też nie będzie powodowało określonych wątpliwości na etapie egzekucji. To taka mała dygresja, natomiast tak jak mówię, przyjmuje się jednak, że w przypadku przystępowania do spółki zgoda powinna być udzielana na etapie tego momentu zawierania umowy spółki, a później już spółka może na bieżąco zawierać kontrakty handlowe, zaciągać zobowiązania bez zgody małżonków swoich wspólników. Natomiast to orzecznictwo w tej kwestii nie jest ugruntowane i może się zmieniać. Rozmawiając o różnych typach spółek, warto sobie też omówić różnice w kwestii odpowiedzialności za zobowiązania podatkowe, bo w dużym stopniu różny jest zakres tej odpowiedzialności w przypadku spółki jawnej, spółek osobowych, takich jak spółka jawna czy spółka komandytowa, o której sobie za chwilę powiemy, a zupełnie inny będzie, co Państwu potem przedstawię w przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Wspólnicy spółki jawnej odpowiadają za zobowiązania podatkowe tej spółki solidarnie ze spółką i pozostałymi wspólnikami, czyli tak naprawdę wszystkie zobowiązania podatkowe spółki obciążają też zobowiązania podatkowe, obciążają też majątek prywatny wspólników. Nie mamy tutaj tego wymogu, żeby egzekucja przeciwko spółce musiała okazać się bezskuteczna, czyli ta odpowiedzialność rozszerzona w zakresie tego, jak odpowiadamy za pozostałe długi spółki jawnej jako jej wspólnicy. Jest to bardzo istotne, ponieważ organ podatkowy może po prostu egzekwować je też z majątku prywatnego wspólników spółki jawnej.
W ostatnich latach bardzo dużą popularnością, zobaczymy, czy ta popularność będzie słabnąć na kanwie ostatnich zmian podatkowych, ale w ostatnich latach bardzo dużą popularnością cieszyły się spółki komandytowe. Ja osobiście muszę powiedzieć, że uważam, że jest to świetna forma do prowadzenia działalności gospodarczej, która zapewnia przedsiębiorcom duże, może zapewnić przy odpowiednim ukształtowaniu struktury wewnętrznej tej spółki rozszerzone bezpieczeństwo w porównaniu do innych spółek. Niemniej już tak w ramach dygresji, to nie jest temat naszego dzisiejszego spotkania, ale powiem, że nie do końca jest to preferowana forma przy jakby procesach sukcesyjnych, no bo tutaj mamy do czynienia z ogółem praw i obowiązków, z jednym prawem, którego nie możemy sobie dowolnie podzielić na naszych sukcesorów, tak jak planujemy. Ale przechodząc do meritum, bo jakby czas nasz też goni. Jeżeli chodzi o spółkę komandytową, to spółka komandytowa ma dwóch rodzajów wspólników. Jest to komplementariusz, czyli wspólnik, który odpowiada bez ograniczenia całym swoim majątkiem za zobowiązania spółki. W tych strukturach spółek komandytowych, które są lub były tworzone na przestrzeni ostatnich lat, oczywiście tym komplementariuszem z reguły była spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, czyli to był ten podmiot, który odpowiadał za zobowiązania spółki. Natomiast drugim rodzajem wspólnika jest wspólnik, który odpowiada za zobowiązania spółki tylko do wysokości sumy komandytowej oznaczonej w umowie spółki. To może być dowolna kwota, którą określimy w umowie spółki. Tutaj oczywiście no, fakt jest taki, że jeżeli ta kwota będzie niższa niż wartość wniesionego wkładu, no to faktycznie komandytariusz będzie odpowiadał do wysokości wniesionego wkładu, no bo on po prostu ponosi ryzyko gospodarcze tego, że to, co do spółki wniósł, już tego nie uzyska. Natomiast jeżeli kwota jest wyższa, no to on odpowiada do tej oznaczonej w umowie spółki kwoty. To może być naprawdę dowolna kwota, typu 20 tysięcy, 5 tysięcy. Przepisy tego w żaden sposób nie regulują, nie uzależniają tego od wysokości wkładów. Jakby to od wspólników zależy, na jaką kwotę się umawiają. Oczywiście często przedsiębiorcy decydują się na określenie tego zakresu odpowiedzialności na trochę wyższym poziomie, aby uwiarygodnić swoją spółkę wobec swoich kontrahentów. Tak jak powiedziałam, no w naszym tutaj otoczeniu biznesowo-prawnym bardzo popularne jest wykorzystywanie struktury spółki komandytowej ze spółką z ograniczoną odpowiedzialnością jako komplementariusza, bo to po prostu dodatkowo jest takim jeszcze jedną formą, takim, nie wiem, płotem, bramą, która trochę odsuwa tam odpowiedzialność od osób fizycznych odpowiedzialnych za tworzenie spółek. Jeżeli chodzi o odpowiedzialność za zaległości podatkowe, to komplementariusze odpowiadają za zaległości podatkowe spółki komandytowej, tak jak wspólnicy spółek jawnych, czyli całym swoim majątkiem, bez żadnych ograniczeń, solidarnie ze spółką i z pozostałymi wspólnikami, czyli to organ podatkowy decyduje, od kogo będzie realizował swoje zobowiązanie. Natomiast komandytariusze za zobowiązania podatkowe spółek nie odpowiadają. I teraz chwilę chciałabym, żebyśmy sobie powiedzieli o spółkach kapitałowych, czyli o spółce z ograniczoną odpowiedzialnością i spółce akcyjnej. Zasada jest taka, że wspólnicy spółek kapitałowych, czyli zarówno wspólnicy spółki z o.o., jak i akcjonariusze spółki akcyjnej, nie odpowiadają za zobowiązania spółki. Po prostu ich odpowiedzialność jest wyłączona przez przepisy prawa. To spółka jako osoba prawna, czyli tak naprawdę
bo spółka posiada, jest, spółki kapitałowe są osobami prawnymi, odpowiada swoim majątkiem za swoje zobowiązania. Jest ona odrębnym takim podmiotem gospodarczym, który odpowiada. Więc na wspólnikach ciąży tak naprawdę tylko ryzyko związane z możliwością utraty wniesionych do spółki wkładów na pokrycie kapitału zakładowego. Co jest jednak istotne, inaczej trochę przedstawia się odpowiedzialność członków zarządu. I fakt, że ktoś, bo to też czasem budzi wątpliwości, czy to, że ktoś jest wspólnikiem jednocześnie członkiem zarządu, to znaczy, że on odpowiada, czy nie odpowiada. Która zasada jest tutaj dominująca? Status wspólnika czy status akcjonariusza spółki akcyjnej nie wyłącza odpowiedzialności z tytułu zasiadania w zarządzie tych spółek. A jaka jest odpowiedzialność członków zarządu? Ta odpowiedzialność też jest różna w zależności od tego, czy mamy do czynienia ze spółką ZO, czy ze spółką akcyjną. Ustawodawca w przypadku spółek ZO wprowadził takie dodatkowe zasady odpowiedzialności członków zarządu spółki ZO. Analogiczne zasady nie zostały wprowadzone dla spółek akcyjnych, więc to, co teraz mówię, będzie dotyczyło tylko spółek ZO. A mianowicie jest to taka, powszechnie się mówi o tym odpowiedzialność z 299, czyli odpowiedzialność na podstawie artykułu 299 Kodeksu Spółek Handlowych, który mówi o tym, że jeżeli egzekucja z majątku spółki okaże się bezskuteczna, to wierzyciel spółki z ograniczoną odpowiedzialnością może domagać się spełnienia świadczenia przez członka zarządu tej spółki. Jakby innymi słowy, jeżeli spółka ma dług wobec swojego kontrahenta, w toku postępowania egzekucyjnego okazuje się, że no spółka nie jest w stanie tego długu zrealizować, no bo nie posiada majątku niezbędnego, aby ten dług spełnić. W międzyczasie mogła też upaść i zostać wykreślona z rejestru ze wszelkimi tego skutkami związanymi z tego typu postępowaniem. Wówczas wierzyciel spółki może wnieść powództwo przeciwko członkowi zarządu tej spółki, domagając się spełnienia od niego świadczenia. I to jest zasada. Natomiast członek zarządu, on może zwolnić się z tej odpowiedzialności tylko w ściśle określonych przypadkach. On tylko w ściśle określonych przypadkach będzie mógł wykazać, że nie odpowiada za długi spółki. Mianowicie musi wykazać albo, że w terminie zgłosił wniosek o ogłoszenie upadłości spółki, albo wykazać, że pomimo niezgłoszenia tego wniosku o upadłość w terminie, wierzyciel nie poniósł szkody, czyli że obrazowo mówiąc, na moment zawierania umowy, czy też zaciągania zobowiązania pomiędzy spółką a wierzycielem, sytuacja spółki była już na tyle zła, że fakt niezgłoszenia wniosku o upadłość jakby nie spowodował w żaden sposób szkody w majątku wierzyciela. To są dwie okoliczności, które musi wykazać członek zarządu, aby w toku postępowania sądowego móc się z tej odpowiedzialności zwolnić. W innych przypadkach jest duże ryzyko, że zostanie zasądzony na jego rzecz jakby obowiązek spełnienia świadczenia. Są to bardzo rygorystyczne zasady odpowiedzialności, bo zupełnie inaczej ma się to w przypadku spółek akcyjnych. Członkowie zarządu spółek akcyjnych nie odpowiadają na takich samych zasadach za zobowiązania tej spółki. Ich odpowiedzialność jest na zasadach ogólnych wynikających z kodeksu cywilnego, który mówi o tym, że członek zarządu będzie miał obowiązek naprawienia szkody powstałej na skutek swojego zawinionego działania. Więc może dla Państwa, jeżeli ktoś nie ma praktyki w tym dochodzeniu odpowiedzialności, to nie do końca widzi różnicę, natomiast ja z perspektywy już takiej zawodowej mogę powiedzieć, że jakby dużo trudniej będzie wyegzekwować obowiązek świadczenia, spełnienia świadczenia, jakby zrealizowania długu od członka zarządu spółki akcyjnej niż od członka zarządu spółki ZO. W przypadku spółki ZO odpowiedzialność członków zarządu jest tak naprawdę zasadą,
Konieczna jest tylko niewypłacalność spółki, niewypłacalność, jakby ten brak możliwości egzekucji z majątku spółki z o.o. Natomiast w przypadku spółki akcyjnej tutaj zawsze trzeba przede wszystkim udowodnić szkodę, udowodnić winę po stronie członka zarządu, co jest z reguły najtrudniejszym elementem, i też związek przyczynowy pomiędzy tym zawinionym działaniem członka zarządu a powstaniem szkody w majątku kontrahenta. Więc różnice są naprawdę znaczne. Natomiast jeszcze chwilę chciałabym tylko powiedzieć o tym, jaka jest odpowiedzialność za zaległości podatkowe wspólników spółek kapitałowych. Przepraszam, jeszcze wrócę może na chwilę do poprzedniego slajdu, bo nie chciałabym, żeby był zły przekaz tego, co powiedziałam. Oczywiście ta odpowiedzialność jest zróżnicowana, odpowiedzialność pomiędzy członkami zarządu spółek z o.o. i spółek akcyjnych, natomiast istotne jest to, że jeżeli członek zarządu odpowiednio kontroluje stan finansowy i też stan zobowiązań spółki, którą zarządza, to tak naprawdę jest w stanie tak zarządzać spółką, aby ta odpowiedzialność po jego stronie nigdy nie powstała, ponieważ w terminie, w odpowiednim momencie będzie on mógł zgłosić wniosek o upadłość, co wyłączy jego ewentualną odpowiedzialność wobec kontrahentów spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. To jest ważne, ponieważ tak jak Państwo pamiętają, w przypadku jednoosobowych działalności gospodarczych czy w przypadku spółek osobowych, takiej możliwości wyłączenia, zwolnienia się z odpowiedzialności nie mamy. Czyli bez względu na to, jak dobrze, rzetelnie zarządzamy spółką, to może się okazać, że będziemy zmuszeni jako wspólnicy tej spółki odpowiadać za jej zobowiązania. Natomiast członek zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z takiej odpowiedzialności będzie mógł się w określonych przypadkach zwolnić. To jest niezwykle istotna różnica. Różnice są także w zakresie odpowiedzialności za zaległości podatkowe. Przypominam, wspólnicy spółki jawnej czy komplementariusze spółki komandytowej odpowiadają za zobowiązania podatkowe solidarnie ze spółką i z pozostałymi wspólnikami, tudzież komplementariuszami spółki komandytowej. Natomiast członkowie wspólnicy spółek kapitałowych, czyli spółki z o.o. i spółki akcyjnej, za zobowiązania podatkowe nie odpowiadają. Co do zasady. Mogą odpowiadać członkowie zarządu. Kiedy i na jakich zasadach? Otóż już mówię. Odpowiedzialność członków zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością czy też członka zarządu spółki akcyjnej za zaległości podatkowe spółki jest możliwa dopiero wtedy, jeżeli egzekucja z majątków spółki w całości lub w części okaże się bezskuteczna. Czyli organ podatkowy może zaspokajać się z majątku prywatnego członka zarządu, tylko jeżeli wcześniej próbował zaspokoić się z majątku spółki i w całości lub w części mu się to nie udało, ponieważ spółka na przykład nie posiadała niezbędnego majątku, który mógłby spowodować spełnienie świadczenia organu podatkowego. Także w tym przypadku członkowie zarządu mogą zwolnić się z odpowiedzialności za zaległości podatkowe, jeżeli wykażą, że w terminie zgłosili wniosek o upadłość lub że nie ponoszą winy w niezłożeniu wniosku o upadłość w terminie. To zwolnienie z odpowiedzialności będzie także możliwe, co jest też różnicą w porównaniu do spółek osobowych, jeżeli członek zarządu wskaże mienie spółki, z którego może się zaspokoić organ podatkowy. Przypominam, w przypadku spółek osobowych organ podatkowy sam wybiera, z czyjego majątku się zaspokaja. I nie można mówiąc wprost, podsunąć mu innych składników majątku, z których mógłby się zaspokoić. Nie jest to gwarancja zwolnienia się z odpowiedzialności. No tutaj taka ważna kwestia, o której warto pamiętać, że oczywiście ta odpowiedzialność obejmuje zaległości podatkowe z tytułu tych zobowiązań, których termin płatności przypadał
kiedy pełniliśmy funkcję członka zarządu. Czyli nie odpowiada się globalnie za zobowiązania podatkowe spółki, tylko za te, których termin płatności przypadał, jak zasiadaliśmy w zarządzie. Czyli nawet to też ma taki skutek, że nawet jeżeli już dzisiaj w tym zarządzie nie jesteśmy, to możemy odpowiadać za zobowiązania, które powstały kilka lat temu w czasie, kiedy w zarządzie spółki zasiadaliśmy. I to było, proszę Państwa, takie podstawowe, kluczowe zasady odpowiedzialności w przypadku wybranych form prowadzenia działalności gospodarczej w oparciu o dostępne nam formy prawne. Zostało nam jeszcze chwilę czasu, który chciałabym poświęcić na to, żebyśmy sobie powiedzieli, jak, jeżeli już wiemy, z czym się wiąże prowadzenie biznesu w danej działalności gospodarczej, to czy może nie warto się zastanowić nad tym, czy tą formę prawną w przypadku swojego biznesu zmienić i jak to zrobić? No bo od czego zacząć? No, mówimy sobie dzisiaj o budowaniu bezpiecznego biznesu. Tym fundamentem budowania bezpiecznego biznesu jest wybór odpowiedniej formy prawnej. To nie ulega wątpliwości, bo to, jaką formę prawną wybierzemy, będzie później wpływać na to, jak będziemy odpowiadać za zobowiązania przedsiębiorstwa swoim majątkiem prywatnym. A przecież bardzo często ten majątek prywatny właścicieli firm jest znaczny i jakby priorytetem powinna być ochrona tego majątku w razie niepowodzeń w biznesie. Więc to jest wybór odpowiedniej formy prawnej i jakby doprowadzenie do tego, żeby tą odpowiednią formę prawną osiągnąć. Jest to oczywiście też odpowiednie ukształtowanie struktury organizacyjnej i korporacyjnej w swojej firmie, czyli umiejętne przypisanie określonym ludziom, którzy pomagają nam w tworzeniu biznesu, określonych kompetencji i odpowiedzialności, która się z tym wiąże. Czyli budowanie tak naprawdę tej struktury wewnątrz firmy, która pozwoli nam potem dużo łatwiej i też bez wątpliwości egzekwować odpowiedzialność na wypadek jakiegoś niepowodzenia w biznesie. Bardzo istotnym elementem, o którym powinno się rozważać, jest też dywersyfikacja ryzyk. Bardzo często zdarza się tak, że prowadzimy jakiś biznes główny, taki, który stanowi oś naszej działalności, przynosi nam większość zysków w firmie i obok tego biznesu głównego rozwijają się też mniejsze lub większe inne gałęzie, takie odnogi biznesu. Przykładem, taki prosty przykład, czyli na przykład prowadzimy działalność produkcyjną, produkujemy określone towary, natomiast w toku działalności zdarzyło się tak, że zaczęliśmy też prowadzić działalność transportową albo działalność magazynową, ponieważ mamy ku temu warunki, takie infrastrukturę niezbędną, żeby takie usługi świadczyć i widzimy, że jest na to zapotrzebowanie. I te określone segmenty biznesu wiążą się też z określonymi ryzykami. Nie ulega według mnie wątpliwości, że powiedzmy ta działalność transportowa jest działalnością bardziej ryzykowną, ponieważ ona rodzi ryzyko jakichś wypadków na drodze i uszkodzenia towaru, większe ryzyko opóźnień, ryzyko też wypadków, które będą powodowały po stronie firmy odpowiedzialność wobec naszych pracowników, obowiązki naprawienia szkody wobec naszych pracowników. Jest wiele czynników, które wpływają na to, że ten typ akurat działalności można określić jako bardziej ryzykowny. Więc warto się w takiej sytuacji zastanowić, oczywiście tych jakby
puzzli może być bardzo wiele. Ja powiedziałam taki jeden przykład. Ale jeżeli Państwo przeanalizują swoją działalność, jej strukturę i zobaczą, że w ramach tej struktury faktycznie można wyodrębnić takie odnogi naszego biznesu, które generują więcej ryzyk niż pozostałe, a niepowodzenia w tym biznesie mogą znacząco wpłynąć na naszą tą działalność główną, która ryzyka generuje znacznie mniejsze, a przynosząc przy tym znacznie większe zyski, to warto się wówczas zastanowić, czy nie jest zasadnym, aby ten taki ryzykowny segment biznesu wyodrębnić do odrębnego podmiotu, tak aby nie obciążał on naszego biznesu głównego. Podobnie można myśleć o potrzebie izolowania kluczowych elementów majątku firmowego od też ryzyk operacyjnych. Bo jeżeli prowadzimy z założenia działalność ryzykowną i taką działalność, w którą wpisane jest po prostu ryzyko, na przykład zapłaty określonych odszkodowań albo określonych kar, i my sobie z tego świetnie zdajemy sprawę, to może warto pomyśleć o tym, żeby w tej samej spółce nie był też zlokalizowany cały kluczowy majątek, który wykorzystujemy do prowadzenia biznesu. Bo przecież nieruchomość, z którego korzysta dana firma, dany biznes, można równie dobrze dzierżawić do tej firmy, a umieścić ją w innym bezpiecznym podmiocie. Tutaj mówię bardzo ogólnie, tych scenariuszy może być bardzo dużo, natomiast kluczowa jest tutaj analiza biznesu i słabych punktów, tak mówiąc kolokwialnie, tego biznesu, czyli wyodrębnienie tych ryzykownych elementów w ramach naszego biznesu i zastanowienie się, czy nie można by inaczej ułożyć, połączyć ze sobą, czy też porozdzielać w niektórych przypadkach tych poszczególnych elementów, które na biznes się składają, tak aby te ryzyka minimalizować, separować ryzyka od tego, co jest najbardziej wartościowe w naszym biznesie. Tutaj to, o czym przed chwilą powiedziałam, no bardzo ważną rolę spełniają takie systematyczne mini audyty, które wykonują Państwo w swojej firmie, czy to osobiście, jeżeli czują się Państwo na siłach, czy to przy wsparciu zewnętrznych doradców, żeby identyfikować na bieżąco, nie raz na 10 lat, tylko powiedzmy systematycznie co jakiś czas przeglądać, robić taki przegląd naszej działalności w celu wyłapania ryzyk i nieprawidłowości, albo też, czego życzę wszystkim przedsiębiorcom, potwierdzenia, że ze stosowanej praktyki, potwierdzenia tego, że tych ryzyk u siebie nie identyfikujemy i nie widzimy potrzeby zmian. Natomiast będąc już przy potrzebie zmian, no to dzisiaj mówimy sobie konkretnie o zmianie formy prawnej. O tym, jaki jest główny motyw zmiany formy prawnej, już powiedziałam, czyli ochrona majątku prywatnego, ale też ochrona majątku firmowego, generalnie ochrona majątku. Natomiast przy okazji może się okazać, że do tej zmiany formy prawnej mogą nas zachęcać też inne okoliczności, które jakby zebrane w całość sprawią, że naprawdę ta wizja zmiany formy prawnej okaże się najlepszym i najrozsądniejszym wyjściem w przypadku naszej działalności. Ja jako osoba, która ma doświadczenie przy wspieraniu przedsiębiorców w procesach zmian pokoleniowych i w tych procesach sukcesji w firmach, no, mogę powiedzieć zdecydowanie, że dużo łatwiej zapewnić tą rodzinność firmy, wielopokoleniową rodzinność na przyszłe pokolenia i dużo łatwiej przeprowadzić sukcesję z reguły, no bo to oczywiście nigdy nie jest zasada, ale z reguły łatwiej się to odbywa w spółkach kapitałowych, podają nam one inne możliwości, w szczególności w zakresie możliwości podzielenia udziałów lub akcji wedle naszej wizji
versus no, jednego ogółu praw i obowiązków w spółce osobowej, którego nie możemy podzielić na pięć mniejszych czy tam trzy mniejsze. No więc to przygotowanie firmy do sukcesji to może być jeden z motywów zmiany formy prawnej. No, to, o czym powiedziałam też już kilka razy dzisiaj, też dostosowanie formy prawnej do rozmiaru prowadzonego biznesu. Tak jak mówiłam, biznes, który ktoś otworzył 20-15 lat temu w formie jednoosobowej działalności gospodarczej, dzisiaj już może zupełnie ten charakter i ramy tego biznesu nie przystawać do tej formy i jakby warto mieć świadomość tego, że są formy, które będą bardziej optymalne dla naszego rozmiaru. Rzeczy już takie bardzo poboczne i bardzo indywidualne, czyli strukturyzacja majątkowa, usprawnienie zarządzania, czy wybór optymalnych zasad opodatkowania, to myślę, że zawsze warto mieć świadomość tego, że to mogą być motywy zmiany formy prawnej, ale są to bardzo indywidualne kwestie do analizowania w odniesieniu do każdego przedsiębiorcy indywidualnie. No i oczywiście bardzo ważna kwestia, bardzo istotna i myślę, że tutaj zmiana formy prawnej często jest niezbędna, czyli przygotowanie firmy na wejście do firmy zewnętrznego inwestora, jeżeli taką potrzebę identyfikujemy, lub też sprzedaż firmy. Zupełnie inaczej, myślę, że ci z Państwa, którzy mają doświadczenie przy sprzedawaniu swoich firm, wiedzą, że no, jest dużo większa chęć do kupowania spółek kapitałowych niż do kupowania spółek osobowych, dlatego często w ramach procesu negocjacyjnego okazuje się, że z jednym z elementów przygotowujących do sprzedaży, do zakupu firmy przez zewnętrzny podmiot, oprócz badania due diligence, które jest wykonywane, jest też zmiana formy prawnej. Ale to są, tak jak powiedziałam, już elementy indywidualne, uzależnione od konkretnego stanu faktycznego. Natomiast przechodząc do rzeczy, o których chciałabym jeszcze powiedzieć i mam nadzieję, że zdążę powiedzieć Państwu wszystko, co chciałabym przekazać, to są sposoby zmiany formy prawnej. Jeżeli mówimy o przekształceniu formy, o zmianie formy prawnej, przekształceniu spółki, przekształceniu przedsiębiorstwa, no to oczywiście tutaj naturalnie mamy jedno skojarzenie, że jest to przekształcenie w oparciu o przepisy kodeksu spółek handlowych. Jest to słuszne i naturalne, natomiast warto wiedzieć, że tych możliwości zmiany formy prawnej jest kilka i tutaj też w zależności od stanu faktycznego i wymogów, które przed nami dany biznes stawia, może się okazać, że bardziej adekwatny będzie wybór innej drogi. Czyli na przykład może być to aport przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części do innego podmiotu, o którym Państwu za chwilę opowiem. Czasem przy niektórych typach działalności może się okazać, że najtańsze, najszybsze i najbardziej efektywne będzie po prostu zlikwidowanie obecnego podmiotu i utworzenie nowego, bo jeżeli prowadzimy działalność, która co prawda obarcza nas pewnymi ryzykami, ale ta działalność nie wiąże się z posiadaniem jakiegoś rozbudowanego majątku, jakichś rozbudowanych umów, których nie dałoby się na nowo podpisać na nowy podmiot, to tutaj czasem ten sposób zmiany formy prawnej może być najbardziej efektywny, bo będzie też on najtańszy, jeżeli chodzi o koszty takiej ogólnej obsługi. Możliwe jest też, to jest często stosowane przy właśnie transakcjach przejmowania naszego przedsiębiorstwa przez podmiot zewnętrzny, czyli przy transakcjach sprzedaży przedsiębiorstwa, czyli też przejęcie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części przez inny podmiot, czy też podział naszego biznesu i przejęcie wtedy tego wydzielonej części przez inny podmiot. Tych trzech ostatnich sposobów na zmianę formy prawnej nie będę omawiała z uwagi na ograniczony czas i też na specyfikę tych działań. One w określonym typie przypadków będzie sens ich stosowania. Natomiast dzisiaj chciałabym powiedzieć Państwu o tym, czym jest przekształcenie w oparciu o przepisy kodeksu spółek handlowych
i czym jest aport przedsiębiorstwa, a też jakie są różnice między tymi dwoma ścieżkami zmiany formy prawnej i kiedy którą z tych ścieżek wybrać. Zaczynając od przekształcenia w oparciu o przepisy kodeksu spółek handlowych. Przekształcenie to jest taki proces, w ramach którego jeden podmiot zmienia się dosłownie, jakby tak się transformuje w nową formę prawną. Czyli prowadzimy na przykład spółkę jawną i postanawiamy sobie, że chcielibyśmy jednak zmienić formę działalności na spółkę ZO. I tą spółkę jawną przekształcamy w spółkę ZO. Więc jakby istota tego procesu polega na tym, że nasza firma jakby pozostaje nadal w tym samym miejscu, natomiast otoczka, w jakiej ona działa, czyli jej forma prawna, ona ulega automatycznej transformacji. Nasi dotychczasowi wspólnicy tej starej spółki, automatycznie stają się wspólnikami tej spółki nowej, spółki przekształconej. Pracownicy automatycznie stają się pracownikami spółki przekształconej, bez obowiązku informowania ich o tym, że nawet, że takie przekształcenie nastąpi. Podobnie ma się rzecz z kontraktami, z decyzjami administracyjnymi, z koncesjami, ale tutaj z pewnymi ograniczeniami, bo są przepisy, które wyłączają stosowanie tej zasady sukcesji przy przekształceniu w przypadku niektórych typów koncesji i zezwoleń. I są to na przykład koncesje transportowe, licencje transportowe. Licencje transportowe, mimo że ogólna zasada jest taka, że nowa spółka wchodzi we wszystkie prawa i obowiązki starej spółki, to ustawa o transporcie drogowym akurat przewiduje, że te licencje transportowe nie przechodzą na spółkę przekształconą i trzeba je przepisać. I takich wyjątków oczywiście jest więcej, natomiast ogólna zasada jest taka, że wszystkie licencje, koncesje, zezwolenia na nową spółkę przechodzą. Podobnie wszystkie umowy. Tutaj też tylko zwracam uwagę na umowy takie jak umowy dotacji czy umowy kredytowe, bo w tych umowach bardzo często są takie klauzule, które jakby wymagają uzyskania uprzedniej zgody banku czy instytucji wdrażającej na dokonanie przekształcenia. Więc jakby też warto oczywiście zrobić taki audyt przed przekształceniem i wszystkie nasze kluczowe kontrakty przeanalizować. Natomiast istota, tak jak powiedziałam, jest taka, że nowa spółka, czyli spółka przekształcona, automatycznie wstępuje we wszystkie prawa i obowiązki spółki przekształcanej. Jest to bardzo istotne i bardzo ważne dla wielu przedsiębiorców, bo przykładowo, jeżeli przedsiębiorca ma kluczowy kontrakt z siecią handlową i on nie chce doprowadzić do sytuacji, w której będzie musiał prosić tę sieć handlową o zgodę, na przykład na przepisanie umowy, jak to będzie w raporcie, o czym Państwu za chwilę powiem, to dla niego istotne jest to, żeby wybrać taki tryb zmiany formy prawnej, który wymagał będzie jak najmniejszego zaangażowania osób trzecich w to, czyli na przykład naszych kontrahentów. Co jest bardzo ważne, przekształcenie wchodzi w życie z momentem wpisu w KRS, czyli z momentem wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego, powstaje nowy podmiot, a ta nasza stara spółka ulega automatycznemu rozwiązaniu. Nowa spółka zachowuje dotychczasowy numer NIP i REGON. Tutaj przepraszam, jest omyłka pisarska, bo jest napisane, że numer KRS, niestety, numer KRS się niestety zmienia, natomiast numer NIP i REGON zostaje ten sam, co też jest bardzo istotne, bo w relacjach z kontrahentami niewiele się zmienia. Faktury nadal są wystawiane na taki sam NIP. Kontrahentów musimy poinformować jedynie, że zmieniła się nazwa spółki i jej numer KRS, żeby to odnotowali w swoich systemach. Ważna jest też oczywiście kontynuacja umów o pracę, brak konieczności podejmowania jakichkolwiek dodatkowych czynności, aby tą ciągłość zachować. Inaczej trochę sprawa ma się w przypadku aportu. Aport jest to taka transakcja generalnie, gdzie mamy dwa podmioty. Czyli jeżeli dzisiaj prowadzą Państwo działalność w formie spółki jawnej, na przykład, jakby ten sam scenariusz sobie wymyślimy, ale
mają Państwo taką myśl, że lepiej byłoby tą działalność prowadzić w formie spółki z o.o., to możliwe jest przekształcenie, ale może okazać się, że ono będzie zbyt czasochłonne, bo przekształcenie wymaga określonego czasu z uwagi na ramy prawne, które są nam narzucone w kodeksie spółek handlowych, czy może zbyt kosztowne, że Państwo uznają, że lepszym wyjściem jest po prostu utworzenie nowej spółki i przeniesienie do tej spółki całego swojego dotychczasowego przedsiębiorstwa albo jego zorganizowanej części, jeżeli na przykład chcemy odseparować dwie odnogi biznesu od siebie. Więc tutaj tworzymy nowy podmiot, na przykład spółkę z o.o. i do tej spółki z o.o. w formie transakcji wniesienia wkładu niepieniężnego przenosimy przedsiębiorstwo naszej starej spółki, czyli wszystko, cały nasz biznes jakby tak wyciągamy z worka i wkładamy do nowego worka, mówiąc bardzo obrazowo. Na tym to będzie polegać. W efekcie dotychczasowi wspólnicy, czyli Państwo jako wspólnicy spółki jawnej, mogą stać się też, mogą być oczywiście bezpośrednimi wspólnikami spółki z o.o., ale będą też pośrednio wspólnikami tej spółki za pośrednictwem tej spółki jawnej, czyli no, spółka, stara spółka obejmie udziały w nowej spółce jako ekwiwalent za to, że przeniosła na nią przedsiębiorstwo. W przyszłości, w zależności od danego stanu faktycznego, można myśleć, żeby to połączenie w postaci udziałów przerywać, jeżeli są ku temu przesłanki, ale to już są kwestie na bardzo szczegółowe rozważania. Zwracam tylko uwagę na to, żeby to gdzieś z tyłu głowy mieć. Więc jest to proces znacznie szybszy. Jeżeli chodzi o obsługę prawną, czy też obsługę podatkową, księgową, może okazać się tańszy, ale to też to są oczywiście indywidualne kwestie. W niektórych typach działalności, u niektórych przedsiębiorcy decydują się właśnie na tą ścieżkę zmiany formy prawnej. Natomiast no, tutaj są istotne różnice w zależności od tego, są istotne różnice w porównaniu do przekształcenia. Przede wszystkim różnica polega na tym, że nie mamy tej zasady sukcesji. Nowa spółka nabywa określone składniki majątkowe, czyli nieruchomości, elementy ruchome, gotówkę, prawa własności intelektualnej. Natomiast, żeby nabyć zobowiązania, czyli mówiąc wprost, żeby umowy w całości przeszły na nową spółkę, to wymagana jest zgoda naszych kontrahentów, więc do każdego kontrahenta, czy to do banku, czy to do naszych kontrahentów takich biznesowych, czy do leasingodawców, musimy pójść i ich po prostu poprosić o zgodę na przejście, na przeniesienie umowy na ten nowy podmiot. To czasami może być ten tak zwany deal breaker przy wyborze tej ścieżki, bo przedsiębiorcy nie chcą tego robić. Niezwykle istotne jest to, że no, umowy oczywiście trzeba aneksować, trzeba uzyskać zgodę naszych kontrahentów, natomiast no, co jest niezwykle istotne, no, to w przypadku aportu dochodzi do wygaśnięcia koncesji, licencji i zezwoleń. Nowa spółka musi po prostu uzyskać nowe decyzje administracyjne, które będą mi zezwalały na prowadzenie określonego typu działalności. Ja myślę, że musimy już kończyć z uwagi na czas, który nas tutaj obowiązuje. Bardzo chętnie powiedziałabym Państwu więcej na ten temat, ale dajmy sobie jeszcze to kilkanaście minut na tą sesję Q&A, dlatego zachęcam Państwa teraz na zadawanie pytań. Oczywiście odpowiemy też na te pytania, które zostały zadane w trakcie mojego wystąpienia. Dziękuję bardzo Pani Mecenas. Materiału rzeczywiście jest bardzo, bardzo dużo. Teraz macie Państwo włączony tryb zadawania pytań. Na czacie jest tryb publiczny i tryb Q&A. Możecie Państwo te pytania zadawać. Tutaj było kilka pytań na czacie dotyczących chociażby zgody małżonka i formy, w jakiej powinna być ona udzielana. To rozumiem, że to jest pytanie pod tym kątem, gdzie chcemy się zabezpieczyć, zawierając umowę z przedsiębiorcą działającym w formie CIDG. Chcemy uzyskać zgodę małżonka. W jakiej formie ta zgoda powinna być udzielona? Ja już mówiłam w trakcie webinarium, że no, zgoda powinna być tożsama ze zgodą
znaczy z formą prawną, która jest przewidziana dla danego typu działalności, czyli jeżeli, dla danego typu umowy. Czyli jeżeli zawieramy umowę w formie pisemnej, no to zgoda też musi być pisemna. Natomiast jeżeli zawieramy umowę z jakiegoś powodu w formie wyższej, na przykład w formie notarialnej, no to w takiej formie też powinniśmy uzyskać zgodę małżonka. Tutaj padło pytanie, a co w sytuacji, w której nie ma umowy, tylko jest sama faktura? No to tutaj oczywiście też rekomendowałabym uzyskanie pisemnej zgody dla tutaj celów dowodowych. No, faktura jest pisemnym dokumentem, jest tutaj zgoda także powinna być pisemna. Kolejne pytanie, dziękuję bardzo, dotyczy praw prokurenta firmy jednoosobowej, czyli przedsiębiorca wpisany do CEIDG, ustanawia prokurenta. Któż jest tym, co ten prokurent może? No, prokura to jest ogólna instytucja, która jest przewidziana dla wszystkich przedsiębiorców. Prokurent po prostu prowadzi sprawy spółki, czyli może dokonywać wszelkich czynności związanych z, jakby z działalnością biznesową spółki. On tą spółkę normalnie reprezentuje, może podpisywać umowy w imieniu spółki, reprezentować spółkę w czynnościach sądowych, pozasądowych. Istotne jest przy tym, że prokura może być samodzielna, czyli możemy danego prokurenta upoważnić do samodzielnego działania. Może być prokura łączna, czyli że prokurenci muszą działać łącznie. I można też udzielić prokury do określonego typu czynności, czyli na przykład ustanowić prokurenta tylko do spraw właśnie, nie wiem, fakturowania. Dziękuję bardzo. Czyli to jest taka osoba, która może nam pomóc przy prowadzeniu biznesu, jeżeli sami nie chcemy wszystkiego robić. Tak, no ona jakby zastępuje trochę członka zarządu, działa analogicznie do członka zarządu czy do wspólnika reprezentującego spółkę, no z trochę innymi zasadami odpowiedzialności jednak, więc to jest istotne. Mamy pytanie, które się często pojawia przy tym wątku, kiedy mówiła Pani o odpowiedzialności, szczególnie w kontekście ustroju małżeńskiego, czyli intercyzy, braku intercyzy. Mamy sytuację taką, w której do majątku wspólnego wchodzi majątek otrzymany w wyniku spadku przed zawarciem związku małżeńskiego jednego z małżonków. To pytanie, rozumiem, chodzi o odpowiedzialność. Czy z tego majątku się odpowiada, czy nie? Nie, jakby mówiąc wprost, nie odpowiada się. Wynika to z tego, że po pierwsze do majątku wspólnego nie wchodzą te składniki majątkowe, które uzyskaliśmy przed zawarciem związku małżeńskiego, więc wtedy to jest element pani majątku prywatnego, majątku osobistego, który każdy z małżonków także może posiadać. A ponadto dodatkowo jeszcze przepisy kodeksu rodzinnego i opiekuńczego mówią, że do majątku wspólnego nie wchodzą składniki majątkowe uzyskane w ramach spadku i darowizny, bez względu na to, kiedy ten spadek i darowizna został dokonany, czy w czasie trwania małżeństwa, czy przed jego trwaniem. Chyba że no wprost z tych dokumentów spadkowych lub z umowy darowizny wynika, że ma on wejść do majątku wspólnego. Czyli rozumiemy to w ten sposób, że jeżeli jestem małżonkiem przedsiębiorcy i otrzymałem jakiś majątek w wyniku spadku bądź darowizny, to jest majątek niejako zabezpieczony. Tak, to jest nasz majątek osobisty. Natomiast jeżeli prowadzimy no, swoją działalność gospodarczą, no to jest majątek, którym my też odpowiadamy. To już nie jest on wyłączony z odpowiedzialności. Czyli jeżeli jestem małżonkiem, który prowadzi działalność gospodarczą i otrzymałem taki majątek, to z tego majątku odpowiada. Tak, z tytułu swojej działalności gospodarczej, natomiast działalność gospodarcza naszego małżonka nie będzie obciążać tych składników majątkowych osobistych. Dziękuję bardzo. Mam dalej pytanie o kwestie takie małżeńsko-majątkowe. No, sytuacja, w której najpierw założyłem działalność gospodarczą, a potem zawarłem związek małżeński. Czy to jakoś coś tutaj mi zmienia przy prowadzeniu działalności? Zmienia tyle, że no, tutaj już składniki majątkowe są jakby niejako trochę podzielone, no bo to co, jeżeli pan działalność była utworzona przed zawarciem związku małżeńskiego, to jest to działalność, która wchodzi w skład majątku prywatnego, osobistego, natomiast no później, jeżeli w trakcie trwania tej działalności gospodarczej nabywamy określone składniki majątkowe, na przykład kupujemy nieruchomość do tej działalności gospodarczej, samochód, no to już w zależności od tego, skąd pochodzą środki na zakup tego składnika majątkowego, no to ten składnik może stanowić majątek wspólny lub majątek osobisty.
Dziękuję bardzo. Mamy kolejne pytanie dotyczące, jak rozumiem, odpowiedzialności członków zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i kwestii zwolnienia się z tej odpowiedzialności, czyli w sytuacji, kiedy mamy więcej niż jednego członka zarządu i jeden z nich zgłasza wniosek o upadłość, a dwóch nie. To co wówczas? Ta możliwość i zwolnienie się z odpowiedzialności są indywidualne, czyli każdy członek zarządu indywidualnie dla siebie musi wykazać, że zostały spełnione przesłanki do zwolnienia się z odpowiedzialności. Oczywiście, jeżeli wniosek o odpowiedzialność został złożony w terminie odpowiednim, ale no nie podpisałem go ja jako członek zarządu, tylko mój drugi członek zarządu, który sam mógł go podpisać, to nie oznacza, że ja się z tej odpowiedzialności nie mogę zwolnić, no bo tu kluczowe będzie, że w momencie, w którym ja zasiadałem w zarządzie, w terminie został zgłoszony wniosek o upadłość. Natomiast nie jest to tak, że jeżeli dla jednego członka zarządu wykażą się te przesłanki zwolnienia z odpowiedzialności, to one mają automatyczne zastosowanie dla wszystkich. To każdy musi być indywidualnie to wykazywać, no bo warto też wskazać, że wierzyciel ma dowolność w tym, którego członka zarządu pozywa. To drugie pytanie się wiąże z tym poprzednim, więc na to już Pani odpowiedziała. Rozumiemy to w ten sposób, że jeżeli chcemy być na 100% pewni, że się tam zwolnimy, to lepiej w terminie wszyscy podpiszmy wniosek o ogłoszenie. Tak, no to jest idealne rozwiązanie, no ale tak jak powiedziałam, no też nie możemy też sprowadzać tego do absurdu i to, że mamy taki podział obowiązków u nas w firmie, że akurat tymi sprawami zajmuje się mój drugi członek zarządu, ale ustaliliśmy, że wniosek o upadłość składamy i on został zgłoszony w terminie, no to nie powoduje to, że my się z odpowiedzialności nie możemy zwolnić, tylko dlatego, że go nie podpisaliśmy. Jasne. Jak podejść do przeglądu formy prawnej firmy, to znaczy jak zacząć ten proces, jak wybrać najlepszą formę prawną dla danego biznesu, ile taki proces trwa? No, to ile proces trwa, to jest oczywiście bardzo indywidualne i bardzo mocno uzależnione i od rodzaju biznesu i od jego rozmiarów. Natomiast no, warto zrobić pierwszy krok i nawet najprostsze działania, które podejmiemy, są lepsze niż czekanie na ten lepszy moment, na ten dobry moment. No myślę, że warto tutaj skonsultować się z doradcą prawnym, który pomoże nam ten proces usystematyzować, powie nam, jakie dokumenty należało przygotować, jakie dokumenty przejrzeć, jakie mogą być kwestie zapalne i te kwestie ryzykowne w ramach naszego biznesu i czemu się dokładnie przyjrzeć. Więc no tutaj to jest bardzo indywidualna kwestia. Myślę, że jak podejść, to po prostu zacząć. Może zacząć, warto zacząć od znalezienia odpowiedniego doradcy, który nam pomoże przez ten proces przejść, lub wytypowanie w ramach firmy, jeżeli oczywiście ktoś ma takie kompetencje w ramach naszej firmy, naszej spółki, osoby, która będzie za to odpowiedzialna. Pytanie, którego nie mogło zabraknąć, to jest pytanie o spółki komandytowe. Co dalej? No, to jest bardzo indywidualna kwestia. Ja jestem wielką fanką spółek komandytowych i uważam, że jest to nadal świetna forma do prowadzenia biznesu. Gwarantuje nam bezpieczeństwo, ale podkreślam, nie jest to dobra forma pod sukcesję do końca. Pod sukcesję raczej bym rekomendowała spółki kapitałowe, no chociaż no, tutaj trzeba zawsze to wyważyć odpowiednio co do danego otoczenia biznesowo-rodzinnego przy sukcesji. Natomiast odpowiadając krótko, myślę, że nie można się do tych spółek komandytowych zrażać. Nadal jest to dobra forma do prowadzenia biznesu. Warto może skonsultować się z doradcą podatkowym odpowiednim, który nam powie, jak strukturę tej spółki komandytowej ułożyć, żeby było to optymalne dla nas i żeby te zmiany podatkowe jak najmniej nas dotykały. Natomiast na pewno no, nie mówię, że jest to forma, z której należy uciekać. To zdecydowanie. Dziękuję bardzo. Jeżeli macie Państwo jeszcze... Ja może tylko podkreślę, że ja nie jestem doradcą podatkowym, więc ja nie chciałabym się w kwestiach podatkowych wypowiadać. To stąd może moje takie trochę naokoło odpowiedziane to pytanie, że no, myślę, że warto tutaj porozmawiać z doradcą podatkowym, który Państwu doradzi w tych kwestiach. Dziękuję bardzo. Jeżeli macie Państwo jeszcze jakieś pytania do Pani mecenas, do naszego partnera strategicznego, to bardzo proszę o ich zadawanie. Mam jeszcze jedno pytanie. Dziękuję bardzo.
Jakie zmiany dla firm dotyczące formy prawnej wniesie opracowana ustawa Fundacji Rodzinnej? Bardzo dziękuję za to pytanie, bo chciałam ten wątek właśnie poruszyć, więc uprzedził moje pytanie. Też planowałam na ten temat powiedzieć. No, ustawa o fundacjach rodzinnych, która teraz jest na etapie konsultacji publicznych, w której zarówno nasza kancelaria, jak i inicjatywa firm rodzinnych bierze bardzo, bardzo aktywny udział. Co to zmieni, jeżeli chodzi o formę prawną? No, to trochę rozwiąże ten problem, o którym mówiłam, o spółkach osobowych przy sukcesji. No bo założenie jest takie, że fundacja stanie się takim podmiotem, który będzie skupiać w sobie majątek rodzinny i tym majątkiem rodzinnym mogą być też prawa udziałowe w spółkach, które prowadzimy, czyli prawa udziałowe do naszego biznesu, z jednoczesnym uposażeniem naszych beneficjentów, czyli na przykład naszych dzieci, wnuków, prawnuków, do określonych wypłat z zysków generowanych przez ten majątek. Więc to dużo zmieni pod tym względem, że jeżeli przedsiębiorcy będą chcieli skorzystać z fundacji rodzinnej, nie do końca już będą musieli się martwić o to, czy w odpowiedniej formie prawnej prowadzą swój biznes i czy to będzie dobre do ich sukcesji. Panie mecenasie, może Pan chce coś dodać w tej kwestii? Bo tutaj... Na temat fundacji bardzo chętnie. Zachęcam wszystkich uczestników naszego spotkania, żebyście Państwo ten temat śledzili. Na stronie IFR-u i zaraz tutaj gdzieś na czacie też wrzucimy link do ankiety, gdzie są podane pytania dotyczące, jak ta fundacja ma wyglądać. Jesteśmy na etapie konsultowania tego projektu z Ministerstwem Rozwoju oraz Ministerstwem Finansów. Jeżeli te rozwiązania, które zostały zaproponowane w niektórych obszarach spełniają oczekiwania, w niektórych szczególnie podatkowych nie spełniają tych oczekiwań, to bardzo prosimy o Państwa głos, bo on będzie cenny i wartościowy do tego, żeby pokazać obu ministerstwom, w którym kierunku powinny pójść zmiany. Ten głos zdecydowanie będzie mocniejszy, jeżeli będziemy w stanie poprzeć go realnym głosem przedsiębiorców, a nie tylko głosem eksperckim. Stąd tutaj na czacie macie Państwo link do ankiety. Zachęcam do jej uzupełnienia. Czasu mamy niewiele, dlatego że te konsultacje kończą się w przyszłym tygodniu i chcielibyśmy, żeby to rozwiązanie, które zostanie wprowadzone, było pewnym lekiem, panaceum na sukcesję w dłuższym terminie. Tak jak Pani mecenas wspomniała, o zarządzie sukcesyjnym tutaj ten wątek siłą rzeczy z uwagi na czas nie mógł być rozwinięty. Nie jest to rozwiązanie, także nie traktujcie Państwo ustawy o zarządzie sukcesyjnym jako rozwiązania problemu, to jest tylko, że tak powiem, kroplówka na podtrzymanie pacjenta, który zmarł, to w sensie dosłownym, żeby ten biznes dało się cokolwiek zrobić z tym biznesem, na pewno to nie jest instrument do planowania sukcesyjnego. Tak zresztą to tutaj wybrzmiało na tym naszym spotkaniu. Natomiast jeżeli chciałam jeszcze uzupełnić, jeżeli chodzi o te formy prawne, no to biorąc pod uwagę, jaki jest obecny kształt przepisów ustawy o fundacjach rodzinnych, to wydaje się, że dużym problemem będzie wniesienie do tej fundacji jednoosobowej działalności gospodarczej. Tutaj na pewno rekomendowane będzie wcześniejsze przekształcenie tej działalności gospodarczej w spółkę. Zgadza się i jeżeli chodzi o obecny kształt przepisów, to ze swojej strony dodam, że akurat spółka komandytowa w kontekście fundacji rodzinnej nie wydaje się być złym rozwiązaniem, więc też można tą formę. Tutaj odpowiadając na pytanie wcześniej, że co dalej ze spółką komandytową po zmianie podatkowania, no być może przyjdzie fundacja rodzinna, która trochę tego problemu nam rozwiąże. Dziękuję bardzo za dzisiejsze spotkanie. Jeżeli macie Państwo jeszcze jakieś ostatnie pytanie, to bardzo proszę. Jeżeli nie, to dziękuję za udział, dziękuję Pani mecenas za przedstawienie problemu z bardzo wielu perspektyw. Mam nadzieję, że to Państwa zachęci do tego, żeby przyjrzeć się temu, jak działamy w naszym codziennej zajętości, tej bieżące, która nas zalewa. Bardzo rzadko mamy okazję, żeby zadać sobie pytanie, a czy ja jestem w dobrej formie, a czy na pewno ta sukcesja i moja odpowiedzialność jest dobrze zaplanowana? Ta forma prawna ma znaczenie, prawda Pani mecenas? Dokładnie i też bardzo często jesteśmy trochę ofiarami tego, że po prostu żyjemy w takiej wygodzie i wydaje nam się, że wszystko jest okej, po co coś zmieniać, skoro to się dobrze sprawdza. A to, o czym powiedziałam na początku, te zmiany i te zabezpieczenia, to budowanie bezpieczeństwa biznesu, to jest na złe czasy, a nie na dobre, bo jeżeli w naszej firmie nie ma tutaj żadnych rzeczy, które nas jakoś mogą dotykać, to oczywiście to, co dzisiaj mamy, wydaje się idealnym rozwiązaniem, ale trzeba
zachęcam, żeby wybiegać w przyszłość, robić sobie takie planowanie różnych scenariuszy i tego, jak to może się skończyć dla naszego biznesu, jaki to może mieć wpływ na nasze majątki prywatne. Dokładnie tak. Mamy jeszcze jedno pytanie. U góry pojawiła się u Państwa taki pasek zielony, możecie wypełnić tą ankietę na bieżąco, gorąco zachęcamy. Ostatnie pytanie jest takie, czy w polskim porządku prawnym brakuje jakiejś formy prawnej dla prowadzenia biznesu w porównaniu do innych państw? No, na pewno brakowało fundacji rodzinnych. To zdecydowanie. Myślę, że wszystkie osoby jakby tutaj związane ze środowiskami firm rodzinnych walczyły o te fundacje rodzinne od wielu lat. Miejmy nadzieję, że możemy już mówić, że nie będzie brakować. No pewnie tak, no biznesy mają różne wymogi, już sam fakt wprowadzenia do polskiego porządku prawnego polskiej spółki, prostej spółki akcyjnej, no sprawia, że no cały czas identyfikujemy nowe potrzeby, widzimy nowe takie gałęzie, które można by ulepszyć, żeby ten biznes działał jeszcze bardziej efektywnie, więc pewnie tak, czy w porównaniu do innych państw, no to ja bym zdecydowanie powiedziała o fundacji rodzinnych, ale mam nadzieję, że to jest już za nami. Dopowiadając jedno słowo komentarza, nowa forma prawna w Polsce to będzie prosta spółka akcyjna od lipca, ona jest przedłużana już od jakiegoś czasu, być może ten lipiec się uda wprowadzić, to zależy wszystko od tego, czy KRS będzie w stanie wpisywać do rejestru, czy nie. Tak, porównując jeszcze inne kraje, to w krajach kultury anglosaskiej są rozwinięte trusty i fundusze powiernicze, co jest też pewnym instrumentem do prowadzenia biznesu. W Polsce jest to konstrukcja stosowana zdecydowanie rzadziej. Musimy zatrzymać kapitał i podatki w Polsce. Zgadzamy się. Zgadzamy się z tym komentarzem, więc fundacja rodzinna wydaje nam się tutaj najlepszym sposobem na zrealizowanie tego celu. Dobrze, bardzo Państwu dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Zapraszamy na kolejne, śledźcie Państwo naszą stronę internetową, social media, będą kolejne spotkania z kolejnymi ekspertami, na pewno z kancelarią GWLO, kolejne tematy także. Za dzisiaj Państwu bardzo serdecznie dziękuję i do zobaczenia, do usłyszenia. Ja również bardzo dziękuję za wysłuchanie i za wszystkie pytania.